Drodzy radiosłuchacze, czcigodni telewidzowie, żyjemy w czasach epidemii, gdzie cała gospodarka, całe życie społeczne stanęło, a władze państwowe są skoncentrowane na walce z koronawirusem. Ale jako chrześcijanie powinniśmy też się zastanowić nad duchowym wymiarem tego, co się w Polsce dzieje i co się dzieje w Europie i w świecie. Żyjemy w czasie Wielkiego Postu, a więc już z samej tej racji jest silne wezwanie do nawrócenia, a kiedy zaczynamy się zastanawiać, dlaczego Opatrzność, dlaczego Pan Bóg dopuścił tę epidemię, to też w tej perspektywie można się zastanowić, czy nie jest to jakiś sygnał, ażebyśmy się otrzeźwili, ażeby nasze życie moralne, duchowe wróciło na właściwe tory, bo ta fascynacja konsumpcją. To rozpasanie moralne, szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę grzechy sodomskie, jeśli bierzemy pod uwagę aborcję, to wszystko naprawdę wołało o pomstę do nieba. I jeśli patrzymy na kontekst biblijny, jeśli patrzymy chociażby na objawienia fatimskie, wydają się niesłuszne twierdzenia że tutaj nie może być mowy o karze, o karze Bożej, skoro grzech wielki i skoro ten przekaz i biblijny, i chociażby z objawień różnorakich, o tym się wielokrotnie mówiło. Więc potrzeba naprawdę nawrócenia. I to nawrócenie w perspektywie religijnej, w perspektywie moralnej, a zarazem takiej społecznej. Bo proszę zwrócić uwagę, że w, żadna z tych nowych ideologii, nowoczesnych czy liberalnych czy, czy tych socjalistycznych, nie jest w stanie nam dać odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia, o sens śmierci. Tutaj tylko na, w porządku religijnym na to pytanie znajdujemy odpowiedź. Też jeśli patrzymy na nasze życie wspólnotowe, to was, zafascynowanie strukturami ponadnarodowymi, zafascynowanie Unią Europejską jako superpaństwem, dzisiaj nie zdaje egzaminu. To państwa narodowe nade wszystko ten egzamin zdają. To rząd. Narodowy jest w stanie działać skutecznie, żeby nas zabezpieczyć przed nowymi zarażeniami, żeby nam zapewnić służbę zdrowia, żeby nas ochronić przed ekonomicznymi skutkami tej epidemii. A pamiętajmy, że to ten świat, który znaliśmy jeszcze kilka tygodni temu, odchodzi w przeszłość. Już nic nie będzie takie samo. Już nie będzie takich łatwych podróży, bo ten lęk jednak ciągle będzie powracał, ten lęk o zarażenie ale też stosunki handlowe się zmieniają, również pewne decyzje o tym, czy całą produkcję wyprowadzić z kraju, czy też newralgiczne sektory powinny być w kraju w momencie zagrożenia, to jest bardzo ważne. Poproszę zwrócić uwagę na Włochów, którzy oczekiwali pomocy, a Francuzi i Niemcy zamiast tej pomocy im udzielić, zamiast też wykorzystać struktury unijne do pomocy, wręcz przeciwnie, dbali tylko o swoje egoistyczne interesy. Jak w czasach na przykład epidemie w Chinach, zapewnić sobie dostawy najpotrzebniejszych produktów, które przecież tam głównie są wytwarzane. To wszystko nam jeszcze raz mówi: państwo jest, narodowe państwo jest wielkim dobrem. Nie tylko dlatego, że ginęli za nie nasi bohaterowie, ale również praktyka życia nam. O tym mówi. A więc ten patriotyzm narodowy, państwowy, jest fundamentalny, jest kluczowy. Do niego trzeba wrócić, a żeby to państwo ochronić, a żeby to państwo wzmocnić, bo ono po prostu jest nam potrzebne. I tym będzie ono silniejsze, im silniejszy będzie naród, a naród będzie wtedy silny, kiedy będzie żył swoją. Klasyczną kulturą, a ta klasyczna kultura z kolei ma swój kościec w religii katolickiej. Tam mamy pewne zasady moralne dookreślone, tam mamy pewne cele, również te cele ostateczne zdefiniowane, tam mamy wizję świata, i to wszystko tworzy bardzo fundamentalną w takich właśnie czasach więź, więź przyjaźni, tej kulturowej więzi, którą zwiemy narodem. To wszystko się dzisiaj dzieje i albo zmarnujemy ten czas. Że tylko będziemy się skupiać na tym, czy ktoś nie jest naszym wrogiem, bo może być nosicielem wirusa czy jakiejś bakterii, ale trzeba się właśnie, jak gdyby nade wszystko Obudzić i, i, i wskazać na to, że wszyscy byśmy sobie bez pomocy wzajemnej nie poradzili. Starsi bez pomocy młodszych, yy, z, prawda, chorzy, bez pomocy lekarzy, yy, wszyscy po prostu jesteśmy jedną solidarną rodziną. I to na Wielki Post jest też jak gdyby zadanie do refleksyjnego spojrzenia na to, kim jesteśmy jako konkretni ludzie, kim jesteśmy jako wspólnota i jak bardzo ważne jest państwo dla naszego bezpiecznego bytowania.